Dzień dobry. Mamy 10 sierpień 2023 roku. Witam wszystkich w wiadomościach Sarini. Wkrótce dostawy nowych pojazdów. Pojazdów, których jeszcze w sprzedaży nie było. Będą to modele z bateriami litowymi, a dokładniej z bateriami LiFePO 4. Już w połowie sierpnia dojadą do nas modele Tito z bateriami litowymi oraz modele Arno z silnikiem 2200, czyli Arno S, oraz model M1 Sarini Luki, który stoi za mną. Jeżeli chodzi o modele Tito, dojadą do nas 4 modele. I będą to modele Tito 50 z baterią litową 50 Ah i silnikiem 2000 W. Będzie to Tito 80. Tutaj będzie bateria 80 Ah i silnik 2000 W oraz odpowiednio modele S50 i S80. S50, czyli ten mocniejszy silnik 3000 W i bateria 50 Ah, oraz S80, silnik 3000 W i bateria 80 Ah. Dodam, że na baterii 50 Ah litowej LiFePO 4 zrobimy od 70 do 80 km, natomiast na baterii 80 Ah zrobimy od 100 do 110 km. To są te 4 modele, które do nas dojadą już w połowie sierpnia. Kolejna dostawa to modele Arno S z silnikiem 2200. Będzie to model dostępny w 3 kolorach. Czerwono-czarny, szaro-czarny oraz niebiesko-czarny i jeden kolor nowy, będzie to kolor czarno-czerwony, czyli cały pojazd będzie czarny z czerwonym dachem z silnikiem 2200 W. Kolejnym, ostatnim pojazdem, który teraz do nas dojedzie, będą kolejne egzemplarze modelu M1 Luki z silnikiem 3000 W i baterią 100 Ah. Tam również bateria litowa. On przyjedzie do nas w 2 kolorach, w kolorze białym oraz w kolorze czarnym. Sarini pracuje cały czas nad Waszymi prośbami, nad tym, co nasi klienci życzyliby sobie jeszcze w naszych pojazdach. I tak pracujemy nad 2 rzeczami. Pierwszy temat to jest obrotowe krzesło, obrotowy fotel. Już w modelach w październiku, a dokładnie w pierwszym modelu, który do nas dojedzie w październiku, będzie to dostawa modelu Phoebe z bateriami LiFePO 4, będzie obrotowy fotel. Ułatwi on znacznie wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Szczególnie przeznaczony jest dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Drugą rzeczą, nad którą pracujemy i która też wkrótce się pojawi, to dodawanie gazu w nodze. Będą egzemplarze pojazdów trójkołowych, w których nie będziemy dodawali gazu tutaj w manetce w pojeździe, tylko będziemy dodawali w nodze. Nad tym też pracujemy. Wkrótce podam dokładne informacje, w jakich modelach pojawi się to udogodnienie. Teraz przyszedł czas na prezentację jednego z naszych pojazdów. Dzisiaj bierzemy na tapetę jedyny na rynku taki pojazd, naszą nowość, która pojawiła się w ubiegłym miesiącu, model M1 Luki z silnikiem 3000 W. Pojazd ten należy do grupy samochodów elektrycznych, czyli pojazd czterokołowy. Jeżeli chcemy go prowadzić, musimy posiadać minimum prawo jazdy kategorii AM. Podstawowe dane techniczne tego pojazdu, może na samym początku, nim wsiądziemy do środka, nim wszystko Wam pokażę. Pojazd ma silnik 3000 W, bateria LiFePO 4,
akumulator 72 V. Na jednym ładowaniu przejedziemy około 100-110 km i prędkość maksymalna to około 50 km na godzinę. Zapraszam do pojazdu. Pojazd jest, wygląda bardzo fajnie. Luki M1, pojazd dwuosobowy z dwoma siedzeniami z przodu. To jest najważniejsza informacja. Dwa siedzenia z przodu. Proszę o przybliżenie. Pojazd posiada bagażnik. Rejestrowany jest oczywiście na dwie osoby. Homologacja L6E. W komplecie mamy oczywiście przewód do ładowania. Tutaj mamy gniazdo do ładowania po prawej stronie. Ładujemy oczywiście do zasilania, do gniazdka 220 V. Takie ładowanie trwa od 4 do 8 godzin. Z tyłu mamy miejsce na zakupy. No nie ma możliwości, żeby tu zainstalować kanapę, dlatego że no jest to pojazd dwuosobowy i obydwa miejsca znajdują się z przodu. Zamykamy klapę. Klapa ogólnie zamykana jest ręcznie, ale otwierana jest też z pilota. Aha. Przepraszam, na zły przycisk przyciska. Czyli otwieramy, otwiera się z pilota, podnieść musimy już ją do góry własną ręką. To zapraszamy do środka, może z tamtej strony. W środku mamy bardzo dużo miejsca. Elektrycznie otwierane szyby, bardzo dużo miejsca z przodu, bardzo duża szyba przednia. Tutaj nie mamy systemu bezkluczykowego, mamy system kluczykowy, ale tak zwany na dwa. Jeżeli przekluczymy raz, to nic nie daje, musimy go przekluczyć na dwa razy. Odpala nam się wyświetlacz. Wszystko tak jak w standardowym samochodzie z automatem, czyli pedał gazu, pedał hamulca, hamulec ręczny tutaj pod dłonią, pod udem. Tutaj mamy specjalny przycisk do rozłączania prądu. W momencie, kiedy go podniesiemy do góry, nie mamy prądu i pojazd nie porusza się. Jeżeli chodzi o wyposażenie, tutaj lampka oświetlenia wnętrza, wiadomo jak jedziemy, gdy jest ciemno. Tutaj osłona przeciwsłoneczna, standardowe nawiewy i najważniejsze miejsce to jest główny pulpit, na którym tutaj możemy zainstalować USB, ale nie to jest pendrive'a, mamy gniazdo USB, ale najważniejsze jest pokrętło od biegów. Tutaj możemy zmieniać biegi, czyli D bieg do przodu, N neutral, R bieg do tyłu i w tym momencie od razu załącza nam się kamera cofania i widzimy, co się dzieje z tyłu, i P to jest parking. Tak to wygląda w przypadku biegów. Oczywiście w opcji możemy kupić ten pojazd z klimatyzacją, tutaj akurat nie mamy, ale działają nam nawiewy, możemy również sterować głośnością i wyłączać cały ten panel. Jeżeli chodzi o kierownicę, jest ona standardowa, bardzo fajnie wykonana, jakby sportowa, z sygnałem dźwiękowym, system, tak jak powiedziałem, kluczykowy. Jeśli chodzi o przełączniki, tak jak w standardowym samochodzie, czyli po prawej stronie mamy wycieraczki, po lewej światła i kierunkowskazy. Oczywiście mamy pasy bezpieczeństwa, które musimy zapinać. W momencie, kiedy zapniemy pasy, już nie mamy tego sygnału, ponieważ ten sygnał jest wywołany przez czujnik zajęcia miejsca. Wiadomo, że ktoś siedzi, ale nie ma zapiętego pasu, więc on od razu przypomina się, proszę zapiąć pas, proszę zapiąć pas, i stąd był ten dźwięk.
Jeżeli chodzi o jazdę tym pojazdem, mamy osobny materiał na naszym kanale, możecie sobie go obejrzeć. Jeżeli chodzi o maksymalną prędkość, my tutaj w dwie osoby próbowaliśmy, to jest maksymalnie 47-48 km na godzinę. Proszę pamiętać, że homologacja L6E powoduje, że te pojazdy nie powinny przekraczać 45 km na godzinę. Zasięg 100-110 km, bateria litowa. Pytaliście się nas tutaj w komentarzach i mieliśmy też telefony, czy w tym pojeździe można wymieniać baterie, czy można je wyjmować i ładować w domu. Niestety nie, dlatego że te baterie nie znajdują się z tyłu, tak jak w pojazdach trójkołowych za siedzeniem pod tutaj tą pokrywą, tylko znajdują się pod siedzeniami. I w takim wypadku jest bardzo ciężko zdemontować baterie i ładować je w domu. Bardzo fajny, nowoczesny wyświetlacz, bardzo fajne oświetlenie. Może pokażemy jeszcze oświetlenie. I to by było tyle, jeśli chodzi o pojazd M1 Luki. Jeszcze ostatnie kilka słów na temat dofinansowania. Pamiętajcie, że nasze państwo w tej chwili zmieniło zasady programu Mój Elektryk. Nie może otrzymać dofinansowania osoba prywatna. Może je otrzymać tylko firma. Więc jedyna szansa na dofinansowanie do pojazdu elektrycznego istnieje dla osób, które posiadają grupę inwalidzką. Wtedy możemy starać się o dofinansowanie z tak zwanego samorządu aktywnego, czyli z PFRON-u. Ostatnio klient u nas składał taki wniosek, otrzymał dofinansowanie w wysokości 8000 zł. Było to do pojazdu trójkołowego Sarini Arno. To tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Jeśli chodzi o dostępność i promocje, które w tej chwili obowiązują. Pamiętajcie, ogłaszaliśmy to w osobnym materiale, do 15 sierpnia jest promocja cenowa na pojazdy trójkołowe. Ona dotyczy pojazdów Sarini Tito z silnikiem 2000, Sarini XL z silnikiem 2000, Sarini Velo z silnikiem 2000 oraz Sarini Arno z silnikiem 1500 W. Te wszystkie trójkołowce wchodzą w promocję minus 3000 zł, czyli kupując pojazd otrzymujemy rabat w wysokości 3000 zł. W przypadku czterokołowców ten rabat jest jeszcze większy, jest to minus 5000 zł. Rabat obowiązuje na modele M1 Luki oraz na modele Piava i Kimi. Minus 5000 zł na wszystkie modele czterokołowe. Przypominam, obowiązuje ta promocja tylko do 15 sierpnia. I teraz jeśli chodzi o dostępność, to chciałem powiedzieć, że jest jeszcze dostępnych kilka egzemplarzy Tito z silnikiem 2000 W, czyli ten, który jest w promocji. Jest dostępny również Tito XL z silnikiem 2000 W, który również jest w promocji w kolorze niebiesko-czarny, czerwono-czarny, złoty i szaro-czarny. Jest dostępne dosłownie ostatnie sztuki Tito S z silnikiem 3000 W. Na Tito 50 czekamy, jest dostępny również model Arno, ostatnie chyba dwie sztuki z silnikiem 1500 W, ten, który wchodzi w promocję, oraz jest dostępny Arno S. Jeśli chodzi o czterokołowce, jest dostępna ostatnia sztuka Piawy z silnikiem 2000, jest dostępna Piawa z silnikiem 3000, czyli Piawa S oraz
Kimi S z silnikiem 2200 i M1 Luki. Pamiętajcie o promocji, bo naprawdę warto. Takiej promocji cenowej już w tym roku nie będzie. Była ona ogłaszana wcześniej, także wszystkich zainteresowanych zapraszam na naszą infolinię 738-800-68. Powtórzę, 738-800-68. Zapraszam również na sarini.pl, tam wszystkie bieżące informacje. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.